Hej, halo, czyli dzień dobry, witam z bardzo serdecznie moi kochani w pierwszym odcinku z Pogromców Mitów w Zobie. Daliście mi mega dużo mitów i co? Tak naprawdę zaczynamy. Ty na początku zostaw subskrypcję, jeżeli masz mit, którego tu nie było, a chciałbyś, żebym sprawdził, pisz go w komentarzu. No i zostaw tego subka, będzie bardzo, bardzo miło. Być może od następnych materiałów również jakieś gemy będę wam rozdawał. Bak jak rzuci granat w wodzie, to granat będzie się turlał na wodzie. Więc tak, sprawdźmy to, znajdźmy sobie granat na początku, bo ja już tutaj widzę, że już mogę mieć na początku małe problemy. Czym prędzej mamy tutaj właśnie granat, sprawdźmy, czy granat będzie się faktycznie turlał w wodzie, tylko aby tylko, ojojoj. Dobra, rzucimy granat i granat się poturlał po wodzie. Faktycznie nie zatonął, nic, ten po prostu no się poturlał, więc mit jak najbardziej potwierdzony. No i zdecydowanie najciekawszy mit: jeśli zabijesz garda, to zalicza się on do zabójstw. Ja jestem bardzo, bardzo ciekawy, czy to jest prawda, bo mamy 35 osób, które obecnie tutaj żyją. I w sensie najlepsze jest to, że mamy legendarnego garda tutaj, więc to też jest trochę XD, że mamy tu legendarnego garda, którego będziemy mogli spróbować zabić czym prędzej, że tak powiem. No bo patrzcie, są 32 osoby, my zaraz tego garda zabijamy, prawie zabiliśmy go, prawie 32, musiałbym to sprawdzić na nagraniu, ale zostało 28 osób. My bierzemy shotguna, tego garda zabijamy i zostało 24 osoby, czyli tak, kiedy zabijemy garda, jest to jak najbardziej mit potwierdzony, bo no jednak jest to prawda, czyli zalicza nam się to do ilości zabójstw. A ja właśnie myślałem, że to jednak nie będzie zaliczane. No to mit potwierdzony. Jak będziesz pod wodą i ktoś cię ustrzeli, nie stracisz HP. I to, powiem wam, jest mega ciekawy mit, bo no tak naprawdę sam nie mam pewności, bo wydaje mi się, że jednak to będzie pierwszy mit, który będzie obalony. W ogóle jest tu legendarny Guardian, który mocno mi bije. Ja bym wolał, żeby mnie nie bił. No i sprawdźmy to, czy jeżeli będziemy pod wodą, to właśnie nie stracimy. O nie, no teraz to nie powiem, żebyśmy tutaj kozaczyli jakoś za bardzo. No, muszę kazać im podejść, komuś podejść tutaj do mnie. I żeby właśnie... Zadasz mi damage? To weź mi zadaj damage, no. Chwila, moment. Dobra, jesteśmy pod wodą i znów mi się skończy. Chyba nie dostałem damage'u. Ale sprawdzamy to. No, granat wybuchł, ale... granat wybuchł i strzelisz we mnie, strzelisz szybciej. Ziomek nie strzelił we mnie, więc zakładam, że... Tak, teraz nie chowałem się pod wodą. O, idzie za nami Bruce. Ja mam nadzieję, że on jednak tutaj użyje swojego skilla czy coś takiego. Nie, tak. Dostanę damage. No, chciałbym sprawdzić, ale coś nie idzie, coś nie chcą mnie bić tutaj. Bruce wleciał we mnie, bo powiedziałbym tak, że on wleciał, on faktycznie... faktycznie sobie tutaj postanowił zadać mi damage i patrzcie, wlazłem, chyba akurat się wynurzyłem, mam takie dziwne wrażenie, że to mogłem się wynurzyć akurat. Chciałbym, żebyś tutaj może, no jednak, i sprawdzamy. No i słuchajcie, byłem w granacie i nie zadał mi on damage'u. Być może sam granat nie zadaje damage'a, ale jednak inne rzeczy zadają. Dawaj, strzel. I również nie dostałem damage'a w tym momencie, jak byłem pod wodą. Czyli faktycznie, że tak powiem, jest to mit jak najbardziej potwierdzony. Na końcu zwykłego biomu widać samochody policyjne. No i jesteśmy przy zwykłym biomie i faktycznie mamy tutaj, tutaj był samochód policyjny, taki kwadratowy. Dlaczego był samochód policyjny? To jest bardzo ciekawe, możecie pisać swoje teorie również w komentarzach, ale mit jest jak najbardziej potwierdzony. Molly podczas swojego skoku może zmienić kierunek. No i dobra, sprawdźmy, czy Molly może faktycznie zmienić kierunek lotu, jak to właśnie sprawdziliśmy. W sumie jeszcze zobaczmy, jak to będzie się przekładało na walkę z graczami, bo może, tutaj nie udało się za bardzo, chociaż
chciałem, czekajcie, tak, no ale tak nie do końca, w sensie, tak, faktycznie tutaj jest zmiana, no właśnie tak, tutaj wydaje mi się, że bardzo, ale to bardzo trzeba, patrzcie, tak i dobra, już wiem, patrzcie, mamy tak skok i musimy bardzo szybko, musimy bardzo, bardzo szybko tutaj, zanim się odbijemy tak naprawdę, zanim się odbijemy pierwszy raz, to musimy zmienić kierunek. Czyli patrzcie, używamy skoku, tak, używamy skoku i się w locie trzeba zmienić jak najszybciej kierunek. Jest to do wyskillowania, bo jak widzicie, nie za każdym razem to wychodzi, no bo tak jednak jest odpychane. Czekajcie, tak i tak, no tak, no mit potwierdzony, ale trzeba się wyskillować, żeby tak, powiedzmy, z łatwością zmieniać sobie kierunek lotu. Tak jak w tym momencie, więc mit potwierdzony. Jeśli masz mało HP, to boki telefonu robią się czerwone. Jest to również ciekawa stylistyczna rzecz, ponieważ ja na przykład nie mam tej pewności, bo nigdy nie zwróciłem tak naprawdę uwagi. Więc panie kangurze, chciałbym, żebyś zadał mi jak najwięcej obrażeń. No jak widzieliście, to nie świeciło mi się na czerwono, ale sprawdźmy to jeszcze raz. No i dobra, sprawdźmy w takim razie, czy to będzie prawda, czy to jako niechcący kogoś zabiłem, a ja nie chciałem zabijać, nie, no ja naprawdę teraz nie chcę was zabijać, ja chcę dostać jak największą ilość obrażeń, tylko żeby ten gard mnie nie, o jeny, ten gard nie potrafi mnie nawet trafić, o jeny, o rany, rany, rajuszku, no, chciałbym, ja nie widziałem, by się świeciło na czerwono, więc uznam to za obalony, pierwszy, tak. No i moi kochani, to były wszystkie mity na dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o pisaniu większej ich ilości, żebym miał z czego wybierać. Najciekawsze mity będą w kolejnym materiale. Został łapę w górę, jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, również zasubskrybuj, będzie mi bardzo miło i widzimy się oczywiście w kolejnych mitach. A ja cię jeszcze zaproszę na poprzednie filmy na tym kanale. Tu na kanale vlogowym, a tu na kanale tym, który jesteś obecnie. Wbijaj, obejrz coś, sprawdź, może ci się coś spodoba. No i my kończymy. Dzięki, że byłeś, trzymaj się, no i cześć! Zobacz te filmy, serio!